Siemameczko, Liska z tej strony, Mister Adamo 15. No i kolejny odcinek z Farminga 17 na mapie wykonanej przez Karola, czyli na moim gospodarstwie. Tak się nazywa seria i tak się będzie ciągnąć po bardzo, bardzo pięknym pierwszym odcinku, jak na single, czyli sobie gram sam, nagrywam tylko z moją gadką tak zwaną. Ten pierwszy odcinek naprawdę moim zdaniem zrobił furorę. Wam się podobało, mapka też wam się, znaczy no nie wszystkim wam się podobała, ale niektórym się podobała i to mnie bardzo cieszy. W tym odcinku zrobimy sobie grilla. Tu przy... O właśnie, szkoda, że nie można tego otworzyć. Usiądziemy sobie na ławeczce i popierdzielimy głupoty. A tak na serio, ostatnio żeśmy sobie ostro pokosili soję. Przyczepa, jak i masę, i stoją, odpoczywałem. Te drzewka mi się to podobały, takie malutkie. Bekowo, bekowo. Case odpoczywa. My dzisiaj zasiądziemy sobie za stery New Hollanda. T5, oczywiście. Odpalmy naszą. Fajnie zegary chodzą, jak odpalam. Beka. Naprawdę polecam serdecznie. Oczywiście światełko, bo to burżuazja u mnie. W warsztacie światło być musi. Akcja talerzowanie. A to lustereczko bardzo fajne. Jestem ciekawy, po co to lusterko jest. Po to, żeby tu gdzieś bok widzieć, jakby mi coś wystawało. A tu jakiś zaczep. Ja oprócz tego nic nie widzę. Ale beka. Nie będę się teraz zajmował się lustereczkiem, bo lustereczko mi za dużo nie powie. New Holland, czyli kolejna moja fura na moim gospodarstwie do sprawdzenia. Na samym odcinku myślę, że pojeździmy sobie z Zetorem. Ale miałem chęć po prostu pobawić się New Hollandem. O, odbijają mi te kierunkowskazy. Zobaczcie. Odbiło. Czyli wszystko działa. I o to chodzi. Mapa jest bardzo mała. Powiedzieliście, że jest słaba mapa, bo jest bardzo mała. Czy może nie wszyscy, ale niektórzy z was właśnie tak powiedzieli, że mapa jest bardzo słaba, że nie ma nic ciekawego. Nie wiem, czy powiedziałem to w poprzednim odcinku, czy nie mówiłem, ale ona jest dopiero w fazie powstawania, tak? Ona się będzie ciągle rozrastała. Ciągle będzie nowsze budynki. No i ciekawie się będzie rozrastało, że tak, zróbmy tak, żebyście za dużo nie wiedzieli, bo wy jak za dużo wiecie, to od razu chcecie mapę do downloadu, żebym wam wysłał i tak dalej. Ja wam tego nie mogę wysłać z powodu tego, że to nie jest moja mapa, tylko Karola. Karol ją tworzy, nawet chyba wrzucił film też na swoim kanale na YouTubie, więc zapraszam serdecznie do niego. Link będzie prawdopodobnie w opisie, nie zapomnę. Więc aby tam pooglądać jego wyczyny. Już szykuję kolejne mapki na kolejne serie moje, więc będzie naprawdę ciekawie niedługo. Na serię singla to ta będzie taką poczciwą, jak to się mówi, mapą, która będzie mi dawać zabawy właśnie na singlu, a reszta to już będą bardziej pod MP. Ale na razie zostawmy przy tym, że mamy dość dużo serii. Moim zdaniem właśnie do 17 spodziewałem się, że będzie mało, dużo 15 też będę musiał nagrywać. Na razie 15 to jest bardziej w tle. Nie zawsze, jak to się mówi, mam czas, żeby nią nagrać, bo na singlu zbytnio mi się nie chce. Bo wolę już na singlu też zagrać na przykład tutaj moje gospodarstwo, które jest bardzo rzadko wrzucane, gdyż nie ma czasu na singla, nie oszukujmy się. Musiała nastać 17, żebyśmy wszyscy nie mieli czasu na singla, tylko same MP-ki. To mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Że jest dużo nagrywania, to może no nie zawsze jest ten plus, bo człowiek niekiedy wysiada, jak to już mówiłem w poprzednim odcinku. Chyba na typowej. Ale tak to jest ogólnie bardzo spoko akcja, że można się zgrać i pograć parę czystych godzin. Naprawdę właśnie Farminga 17, naprawdę optymalizacja pełna, bardzo fajne maszyny oryginalne, nic, przyznam się szczerze, że nic nie pobierałem z forum, żadnych z forum, tak się powinno chyba mówić, czy z forów, albo z forum, zależy jaka to jest odmiana.
Na języku polskim byłem chyba ostatnio 4 lata temu, więc sorry za mój błąd. Ale nie, serio, naprawdę nie wiem, która będzie wymowa by była najlepsza, czy z forów, czy z forum? No z forum, na forum to na przykład mogę być, tak? Ale no pobierać też, dobra, jedno walił piesek, to się mówi, co nie? Wchodzę, oglądam, ale jeszcze nic nie pobierałem. Pobieram tylko modyfikacje, które wrzuca tutaj nam Gians do folderu modyfikacje w menu głównym. Naprawdę podobają mi się te nowości, są o wiele ciekawsze, a na forum jednak są nie wszystkie fajne, albo jak mam pobrać coś, które będzie lagowało, to a nie jest mi potrzebne, to po co, tak? Więc zostawmy na razie przy tym, jak jest i będzie gitara. Jedziemy dalej. Talerzowanie dzisiaj, bo jeszcze w farmingu 17 nie widziałem tej akcji. Akcja talerzowanie bynajmniej nie było u nas na kanałach, bo talerzówki nie używaliśmy, bo talerzówka jest kwernalandowska, ta mała. W sam raz pasuje do New Hollanda, jak i do Zetora, tak i do MF-a, bo akurat wszystkie te moje fury są właśnie po tak małe, że tak powiem, zabawy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że mapa dość szybko będzie rozrastać się. Myślę, że na przykład jeszcze 2 odcinki. O cholery, tu są kury. To ci fail. I dlatego mówię, że ona jeszcze jest naprawdę w fazie pracy, ale po prostu już chcę sobie pograć, bo zawsze już sobie coś zrobię. Karol coś tam dorzuci od siebie i będzie ta mapa ciągle szła do góry. Do przodu może, nie do góry. Też żebym powiedział, co wiedział. I będzie ciekawiej, naprawdę ta seria się nie będzie nudzić. Będzie taka inna, bo przeważnie singla to już miałem mapę gotową, na full jak typowa, czy coś w tym stylu. Czy te inne poprzednie moje akcje. I ono tak właśnie stało w miejscu i wszystko już miałem gotowe w sam raz do gry. Nic ode mnie tam od życia już nie potrzebowałem, tylko właśnie tą zabawę. I powiem wam szczerze, że to jest trochę inaczej. Z odcinek na odcinek może nie będzie się to zmieniać, ale z co parę odcinków właśnie będą dochodzić jakieś nowe rzeczy. Może jakiś nowy budynek, może wreszcie się uda zrobić krowy, może jakiś skup czy coś niedaleko. Naprawdę to by się przydało, bo zawsze to będzie coś nowego i wam też będzie się chciało tą serię oglądać, no bo jeżeli pierwszy odcinek właśnie no rozwalił moim zdaniem system, gdyż no porobił chyba tam 40 tysięcy wyświetleń, żeby was nie skłamać, naprawdę to co robicie dla mnie w farmingu 17, no to jest dla mnie czymś pięknym, bo takich wyświetleń moje oczy jeszcze nie widziały i to w tak krótkim czasie, bo naprawdę niekiedy umiecie dla mnie w parę godzin. Zrobiliście dla mnie chyba w 6 godzin ostatnio z naszej serii od zera do farmera 20 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to jest rozwalający system. No jak można tyle robić na moim kanale, ale jednak można. Jest. Kanał się rozrasta, coraz więcej jest subskrybentów, a jeżeli jeszcze nie dałeś suba, to pamiętaj, kliknij subskrybuj, a jeżeli dałeś suba, to sprawdź, czy na pewno masz jak to się mówi, wtykniętego tego suba, bo YouTube odwala coś i niekiedy no potrafi wam wyłączyć subskrypcję udanego subskrybenta. Więc pilnujcie, bo dzieją się bardzo dzikie rzeczy teraz na YouTubie. Trzeba patrzeć i to porządnie. I powiem wam szczerze, że ja się pilnuję. Znaczy u wielu już, że tak powiem, YouTuberów, u których tam dałem subskrypcję, wchodzę, a jej nie ma, tak? Jeszcze raz muszę zaznaczać. Trochę to jest głupie, bo człowiek po to klika, żeby właśnie potem mu coś wyskakiwało, że ten gościu nagrywa, a nie samemu sobie potem szukaj, czy on wrzucił to, czy nie wrzucił. Trochę dziwnie to wygląda, no ale no cóż, no takie jest niestety życie. Jeszcze taki mały pikuś mi się nie zebrał, nie wierzę. A ten newsiek bardzo wygodny jest, powiem wam szczerze. Bardzo wszystko widać moim zdaniem. Naprawdę, młotek by rozbić szybkę. Tak, to jest całkiem spoko. Odcinek nie będzie zbyt długi, tak jak mówiłem, bo te odcinki z singla no nie będą takie jak na przykład od Zera do Farmera, no bo zawsze na singlu
jest, jakby to powiedzieć, mniej o czym gadać. No może, że jest temat, to też można spokojnie się rozgadać. Ale znowu też będzie, moim zdaniem, potem się powiem trochę nudne, gdyż będzie na przykład taki 25, moim zdaniem, minutowy odcinek może być już przydługawy do singla. Na pewno maksimum będą 25-minutowe, bo ja na przykład, nie wiem, będę miał jakąś akcję lub się rozgadam, to myślę, że będę to wykorzystywał i jechał do końca, ale te kury to mnie tu rozbiły. I to mówię, co tu jest, że tu jest tak głośno z tymi kurami. A kurki sobie tutaj fruwają po polu. No widzicie, no, bekowa akcja. Więc dlatego, tak, moim zdaniem, no może nie moim zdaniem, po prostu ta mapa, jak tak po mojemu, jest to wersja beta. A przecież beta to nie znaczy, że jest zła, po prostu jest jeszcze w trakcie prac. Ja właśnie taką mapę chciałem i cieszy mnie to, że udało się to zrobić w tak szybkim czasie, bym mógł właśnie robić sobie już powoli serię, a potem tylko dochodzą nowe rzeczy, ja ją pobieram i naprawdę będzie git. Teraz lecimy dalej. To ja na te kury będę musiał uważać, żebym je nie potrącił. No nie, no nie chciałbym ogólnie stależować to pole. Dziwnie po prostu, jak mówi się to pole, to człowiek myśli albo o tym polu, albo o topoli. Po prostu niekiedy to jest tak śmieszne, gdy nawet Bolek ostatnio nagrywał właśnie zabawę z topoli. To jest tak dziwnie, że mi co nie dzisiaj idziemy na to pole, ścinać to pole. No po prostu. Beka totalna. Jak teraz tak patrzę, to na śrubę mi to lusterko pokazuje. No beka. To pole w ogóle jest dzikie i dlatego specjalnie na tym odcinku chciałem pojeździć. Bo no magia. Pomysł na to pole właśnie jest naprawdę grube. I tu pozdrawiam. Karol ma naprawdę głowę do map i w ogóle do wszystkich tego typu pierdółek. A czekaj, a jak zatrąbię, to się rozbiegną? Uciekają, ale beka. Ale jaja, zeszły mi z drogi. To teraz padłem. Teraz to padłem, naprawdę. New Holland, naprawdę, tutaj warto było go kupić. Bo, jak to powiedzieć, troszeczkę pokombinowałem. Miałem na start 20 tysięcy, sprzedałem Steyera. I za te pieniądze sprzedane kupiłem właśnie New Hollanda. Słabszego, bo Steyer był o wiele, wiele mocniejszy. Ale nie potrzebowałem tak mocnego, bo mam, moim zdaniem, Maseja, który robi robotę jako ten mocny ciągnik, nawet z turem. Czy wezmę to na raz, czy nie? Wezmę. Uciekaj. Patrz, nie chcę wyjść, no. O, gościuwa. Dobra, muszę po was przejechać, bo nie mam czasu na zabawy. Jednak nie słuchają, po prostu komputer tak zażyczył sobie i one sobie tak właśnie poszły. Szkoda. Te kury mnie rozbiły w tym momencie. No, brawo, dem. Ale bekowo. Może tu właśnie w tym momencie kiedyś będzie kurnik? I tu po prostu już są. Pomysł może być ciekawy, naprawdę. Pomysł może być ciekawy. Ogólnie nie mam żadnych pytanek na odcinek z singla. Wszystkie żeście ostatnio, prawie wszystkie, tam już tam parę zostało, ale nic takiego zabójczo ciekawego, dlatego w tym odcinku bez pytanek. Dużo zadawaliście pytań, jakie tam będą serie. O szkole to chyba opowiadałem w ostatnim odcinku. Naprawdę dużo takich kombinacyjnych tematów, o których już naprawdę pewnie nieraz rozmawialiśmy. Ale ważne, że wszystko jest zrobione na tym polu, tak jak chciałem. Powiem wam szczerze, tak już się teraz zastanawiam, jak kolejna wizja właśnie na ciąg dalszy tej mapy będzie wyglądała. Jak Karol wymyśli dalszą zabawę. Ja dziękuję. No, z tym polem już tyle on związany. Ja mam jeszcze takie jedno małe pytanko. On na razie nie będzie odpalony. Moim zdaniem te pola są super. Ja uwielbiam takie pola. Jeszcze mamy dużo żniw ogólnie. Aha, tu wiedziałem, że gdzieś mam pola jeszcze do zrobienia.
Tu gdzieś wiedziałem, że to samo mam pole do zrobienia i będę chciał tam jeszcze dokończyć. Uwielbiam takie pola i naprawdę aż miło się tam pracuje. New Holland. 42 na godzinę. Daję radę. Gospodarka fajna, mało lagująca mapa, jak sami powiedzieliście. W sam raz na małe maszyny, na słabe komputery, bo mi nie laguje, naprawdę super mi się pracuje. Nie mam jeszcze ustawionych FPS-ów tutaj w tej grze, więc nie mogę wam pełne FPS-y powiedzieć. Już zapomniałem, kto się ustawiał z 15 i po prostu, a już nie chcę gmerać, bo czy coś poprzestawiam. Już gmerałem i coś mi się poprzestawiało właśnie w ustawieniach jakieś. Potem błędy mi wyskakiwały tak zwane, że po prostu ruszyć się nie mogłem, co nie 0 FPS mi pokazywało, więc po prostu zdecydowałem się, że cofnę to wszystko, co zrobiłem i będzie gitara. Bez żadnych, jakby to powiedzieć, kombinacji, nawet w naszym lusterku lewym pokazuje się tam coś z tyłu, że aha, tutaj komputer nam zasłania, ale w lewym widać, że nawet dobrze nam idzie i ładnie talerzyjemy. Taka akcja przyda się, bo jeszcze, jak mówię, nie widziałem jej na YouTubie. Może na pewno jest, ale u nas nie było i przydałoby się takie coś zrobić. Bo miałem ogólnie dalej lecieć ze żniwami, ale... oj, to daleko. Ale po co? Talerzowanie to też akcja taka żniwna dość. Bo często się podczas żniw od razu talerzuje. Co jest? Przecież klikłem opuść. Musiało gdzieś nie zauważyć. Albo za długo przytrzymałem i zaliczyło mi jako podwójny przycisk. To mi z powrotem mi to zrobiło. Akcja naprawdę fajna. W następnym odcinku dalej żniwa. No to przymusowo. I to porządnie. Gdybym miał ten lepszy internet, to byśmy pewnie sobie zrobili jakiegoś live'ika. I byśmy sobie właśnie pokosili na live'ie. A po prostu kiedyś na kolejnym odcinku już byśmy sobie mogli zrobić kolejną akcję, bo żniw jest od cholery tutaj, nie oszukujmy się, ale nie jest fatalnie. Naprawdę cieszę się, że wybrałem na ten odcinek Niuśka, bo fajnie on wygląda. Brakuje mi tylko właśnie panelu już IC, żeby można było otwierać, bo nic więcej ciekawego nie wygląda. O, właśnie to ten nowy mod, w którym właśnie można sobie się oglądać. Spatrzeć od razu z tyłu. Też jest fajne. Naprawdę niekiedy nie trzeba używać tego. Właśnie. Myszki. Tylko od razu sobie można takie wyczyny robić. Aha, włączyłem koguty. Co tutaj jeszcze można, bo wiem, że... aha. Właśnie ten mod jest fajny, że nie muszę ruszać myszką, tylko oglądam się w tą, czy w tamtą. I jest gitara. Prawie przed samym drzewem. Cyk. I cyk. Fajnie. Wiem, że jeszcze tu gdzieś był jakiś mod dodatkowy, który można było właśnie coś jeszcze porobić, ale nie będę kombinował. Fajnie, bo chociaż widać wszystko z tyłu, jak to wygląda. Myślę, że w tym odcinku to tyle. Jeszcze zobaczyliście mod pod koniec, który pokazuje wam super kamerę. I to, że teraz same też się włączają kierunkowskazy, to też plus. Myślę, że z biegiem czasu, jeszcze z miesiąc poczekamy, a FS 17 będzie miał takie skrypty, o których tylko marzyliśmy. Ja wam dziękuję w tym odcinku, pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć!